Proszę Państwa, u nas takie informacje. Przełomu wiosny i zimy. Zima wróciła i koniec. I nie ma. No. I czego tu jeszcze chciałem? No. Dwa przedłużacze. Tutaj jest. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, radio kończy. Na naprawdę o wielu więcej płaszczyznach. No właśnie, bo mówi Pan o stali i aluminium, ale mamy już zapowiedź tego, że nie mają być także... Stal i aluminium, proszę Państwa. Stal i aluminium. Stal i aluminium. Telefony, komputery i wszystkie składowe tychże urządzeń. Tutaj pokazywana jest, jakby uwidaczniana jest kolejna taka zadra w ekonomicznym i geopolitycznym horyzoncie Donalda Trumpa. Mamy do czynienia cały czas z rozrzutami kadrowymi i to jest nie tylko wymiana Rexa Tillersona, ale także ludzi, którzy się zajmują gospodarką na tym najwyższym poziomie. I w horyzoncie najbliższym Trumpa znajduje się człowiek, który nazywa się Peter Navarro, który jest ogromnym krytykiem Chin i który mówi o Chinach wprost. Krytyk Chin, proszę Państwa, jest Amerykaninem, ale jest ogromnym krytykiem Chin. Z którym się nie dyskutuje, tylko którego się powinno pociągnąć do odpowiedzialności, ale czasami rozmienia się sprawa, ponieważ co da takie podejście. Ja sam byłem w takim miejscu. I oni chcą go pociągnąć do odpowiedzialności. Tego krytyka Chin. Tak. Proszę Państwa, rozetrę. Sam jakby zderzałem się z rzeczywistością, zastanawiając się, no dobrze, no ale co idzie dalej za takimi rzeczami? Można piętnować, można wytykać, pisać listę rzeczy, które Pekin robi nie tak, których byśmy nie chcieli. Ale to nie zmieni ani potencjału gospodarczego Chin, ani tego, że trzeba będzie z nimi rozmawiać. I taka, powiedzmy, zmiana frontu albo szukanie nowej drogi też nie oznacza, że nagle staje się ktoś. Dobrze, czyli tak. Na razie ten oręż usuwamy, jak jest. Coś nie działa na oręż. Dziadowskie mają te, proszę Państwa, internety. No, dziadowskie. Dajemy dalej. Jak dziadowskie nie musimy. To jest kompletnie chińskie podejście. A także wywołuje sytuację, która jest bardzo trudna dla Pekinu, ponieważ ciągłymi roszadami kadrowymi teraz mamy naprawdę kolejną ich falę, aktualnie trwającą, rozpoczynającą się od właśnie zmiany sekretarza stanu. Radio kończy. Już nie musimy tutaj. Do którego może nie dość oczywiście, ale tym zapowiedziałem. Radio kończy. Z przywódcą Korei Północnej powoduje, że tak. Nie tylko Chiny, ale i Korea bezpośrednio zaangażowana. Korea Południowa nie wie, z kim ma rozmawiać. Stanach Zjednoczonych. No właśnie, to nie jest też jakaś taka gra amerykańskiej dyplomacji, bo no wiemy, że Chiny są kluczowe na pewno, jeśli chodzi o konflikt amerykańsko-koreański, bo no nie oszukujmy się, to nie jest państwo, które może realnie zagrozić militarnie Stanom Zjednoczonym, ale już ze wsparciem chińskim, no to zupełnie zmienia postać rzeczy i Chiny tutaj to po której stronie ewentualnie stanęłyby Chiny jest tutaj kluczowe. Nie uważa pan, że właśnie teraz szukanie mocnego w zasadzie konfliktu, bo chyba tak trzeba nazwać taką wojnę handlową z Chinami przy jednoczesnym zbliżeniu z Koreą, to jest właśnie jakaś amerykańska gra? Cały czas jest gra, tylko że w momencie, kiedy gra staje się coraz bardziej podobna do chaosu, a takimi są poczynienia ekipy amerykańskiej obecnie, niestety taki przekaz idzie w świat, wtedy do głosu dochodzą innego rodzaju interesy i takie działania strony amerykańskiej nie budują jej prestiżu w oczach partnerów z Azji, tym bardziej państw, które zależą od jej bezpieczeństwa i tym bardziej w sytuacji, kiedy mowa jest o dwóch różnego rodzaju rozumieniach świata, bo na przykład to, że Stany Zjednoczone naciskałyby na reformy w Chinach, to nie oznacza, że Chiny będą rozumieć słowo reformy rynku tak samo jak Zachód, tak samo jak Stany Zjednoczone. To widać tak samo w podejściu do rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej. Dla Pjongjangu oznacza to całkowite wycofanie wojsk amerykańskich z półwyspu, całkowite rezygnacje z jakichkolwiek
udziałem w Stanach Zjednoczonych. A dla Stanów Zjednoczonych mowa o denuklearyzacji oznacza to, że po prostu Północ oddaje swój atom i tyle. To są dwa różne światy i budowanie napięcia dodatkowego, w którym sojusznicy, którzy muszą opierać się na parasolu atomowym amerykańskim w regionie, bo innym wyjściem jest to, żeby czy Seul, czy Tokio miały własne pociski jądrowe w momencie, kiedy ma takie Korea Północna i Chiny, nie wróży niczego dobrego i nie buduje stabilności, bo to niestety nie jest budowanie stabilności. Jest jeszcze jeden aspekt, na który zwraca uwagę wielu komentatorów, jeśli chodzi o ten konflikt amerykańsko-chiński. Obecnie Chiny mają ogromną nadwyżkę handlową z USA i Donaldowi Trumpowi bardzo zależy na tym, żeby ją ograniczyć, ale właśnie eksperci zwracają uwagę na to, że mniejszy deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych będzie oznaczać zmniejszenie dostępności do dolarów na całym świecie, co może w końcu doprowadzić do tego, że dolar straci swój obecny status waluty światowej i fundament gospodarki globalnej, można powiedzieć, że zostanie zachwiany. Wiele osób wskazuje na to, że to jest tutaj tak naprawdę bardzo kluczowe i że to jest aspekt, który może decydować nawet o wybuchu jakiejś wielkiej wojny światowej. Ja mogę odpowiedzieć w ten sam sposób, jaki powiedziałem przed chwilą. Zarządzanie przez chaos nigdy nie jest dobre. W momencie, kiedy pierwszą decyzją Trumpa po objęciu najwyższego urzędu Stanów Zjednoczonych rok temu było wycofanie Stanów z transpacyficznego partnerstwa TPP, układu, który miał łączyć po obu stronach Pacyfiku kraje z Azji i obu Ameryk, wtedy tych krajów było 12, to była pierwsza decyzja Trumpa. Nazwana przez Trumpa wejście do Stanów Zjednoczonych w ten układ po prostu największą porażką i ogromnym deprecjonowanie własnej wartości przez Stany Zjednoczone, a w momencie, kiedy mija ponad rok, teraz jest zmiana ekipy ekonomicznej i wśród tak naprawdę głównego doradcy pojawia się człowiek z telewizji NBC, Larry Kudlow, jeżeli dobrze pamiętam imię i nazwisko, które właśnie powiedział, że powinno być coś w rodzaju ekonomicznego partnerstwa obu krain, kontynentów po obu stronach Pacyfiku. I tak naprawdę ten pomysł TPP był idealny. Zataczamy koło przez chaos, gubiąc informacje, zarządzając ludźmi na zasadzie strachu, a nie kompetencji. Stany Zjednoczone znajdują się w sytuacji, kiedy mając rozmawiać z Koreą Północną, nie mają od ponad roku ambasadora w Korei Południowej, nie mają ludzi, którzy w Waszyngtonie zajmowali się ustalaniem strategii bezpieczeństwa w takiej sytuacji odnośnie Korei. Tak samo dzieje się w sytuacji rozmów handlowych i tak samo następuje taka wielka pustka, w sytuacji, w której jakby pozycja dolara nie jest aż tak ważna. Ważne jest to, że Stany Zjednoczone tworzą sobą obecną pustkę w świecie, w regionie Azji oczywiście, a Chiny są idealne do tego, żeby tę pustkę wypełnić. Mają do tego możliwości, potencjał, szybkość, strategię. Jest to w tym momencie odrobinę nieuchronne działanie, dlatego czy komuś podoba się nie, trzeba z Chinami rozmawiać, ale rozmawiać nie grozić. Za każdym razem każda kolejna groźba nie będzie budowała gruntu do rozmowy. I na koniec jeszcze jedno kluczowe pytanie, bo być może część naszych słuchaczy zastanawia się teraz, a co nas to tutaj w Polsce w zasadzie obchodzi, że przez te cła na technologię co najwyżej nam podrożają smartfony, jaki będzie miało to realny wpływ na cały świat, no i na Polskę. Na cały świat będzie miał realny wpływ taki, że Polska nigdy nie jest dobra. Świata. Regionami, państwami czy układami, które uważają się za sojuszników. Układ po II wojnie światowej, Stany Zjednoczone nie grożą wojnami handlowymi Unii Europejskiej i tyle, 70 lat to trwało i wszyscy się mieli dobrze. Ale dam jeszcze panu i państwu do myślenia, co może nas to obchodzić i wierdzi dalej od wojen handlowych. Na przykład moglibyśmy ważnym aktorem, znowu wracam do Korei, ale to jest naprawdę jedna z osi takiego konfliktu. Wojny handlowe tak samo uderzają w bezpieczeństwo. Moglibyśmy być obecnie jednym z miejsc, jednym z głównych punktów. Moglibyśmy. Mamy od końca II wojny światowej własnego Pyongyangu. I tak samo mieliśmy pozycję, jak obecnie Sztokholm czy Szwajcaria, Sztokholm w Szwecji, Szwajcaria czy Genewa czy Zurych, jako miejsce takiego neutralnego gruntu do spotkania się obu potęg, spotkania, które może zmienić świat, to nie jest coś, co dzisiaj będzie, jutro nie będzie. To naprawdę może być taki punkt zwrotny. Jest choroba. No, a,
Związkowi Sowieckiemu, a obecnie Federacji Rosyjskiej. Wy nam nie możecie liczyć, ale zostaną zawsze ukarani, nawet po kilku latach. Przez dziadowską piosenkę, żeśmy wyłączyły. Taki też przekaz, taki można odczytać w związku z tym zamachem, który został przeprowadzony tuż przed samymi wyborami prezydenckimi, ale jednocześnie także przed mistrzostwami świata w piłce nożnej. Bo należy pamiętać, że za kilka miesięcy Rosja będzie gospodarzem takiego ważnego wydarzenia sportowego. No, panie ministrze, a dlaczego wytypowany, gdyby tak rzeczywiście było, został pan Skripal i jego córka, no, którzy wydają się być już niegroźni i nieużyteczni dla Federacji Rosyjskiej? I w jakich okolicznościach służby podpisują się? No bo użycie tego nowiczoka, czyli nowicjusza, tej trucizny, tej toksyny, no, wydaje się na pierwszy rzut oka takim jasnym podpisem rosyjskim, ale może też komuś zależało, żeby ten rosyjski podpis, powiem kolokwialnie, podrobić. Ja bym odrzucił taką hipotezę, albo w katalogu tych teorii umieścił na dalszym miejscu. Nie wiem, czy Skripal nie miał ważnych wiadomości, informacji nadal aktualnych, które zagrażają Federacji Rosyjskiej. Wprawdzie od 8 czy 10 lat nie był już czynnym funkcjonariuszem GRU, ale nawet z tego okresu znał informacje, znał siatkę, znał strukturę i już to powodowało, że był zagrożeniem dla służby wywiadowczej Federacji Rosyjskiej. Także trzeba wskazać, że służby rosyjskie są bardzo pamiętliwe wobec zdrajców. Wobec zdrajców zarówno Federacji Rosyjskiej, ale także pamiętajmy o podobnym przypadku odnośnie pułkownika Kuklińskiego. Do dzisiaj nie są wyjaśnione wydarzenia związane ze śmiercią jego synów. Także w tamtym okresie, to było już w latach 90., mówiło się o zemście Kremla za Kremla Kuklińskiego z wolnym światem. Tak więc tu trzeba rozpatrywać, że z jednej strony jest to aspekt zemsty na zdrajcy, ale też utrzymania dyscypliny we własnym szeregu, ponieważ jest taki przypadek, jest wskazywany jako przykład. Jeżeli zdradzicie, skończycie jak Skripal czy inni tego typu osoby, ale też sygnał do własnych wyborców. A powoli kończycie, widzę, że już. Powoli kończycie. Możemy przeprowadzić taką akcję na terytorium obcym, na terytorium zagraniczne, na terytorium państwa, które potencjalnie nam zagraża, tak uważa Moskwa, tak uważa Krem. Tak więc nie musimy się niczego obawiać, wybierzcie mnie. Też można taki przekaz podprogowy zauważyć. Czy Wielka Brytania i sojusznicy odpowiedzieli adekwatnie na to, co miało miejsce na Wielkiej Brytanii, na brytyjskiej ziemi, w związku z użyciem broni chemicznej? Czy to są środki adekwatne? Cholera jasna. Wymiana zdań, taka brutalna w dyplomacji pomiędzy choćby Siergiejem Ławrowem, ministrem spraw zagranicznych Rosji, który mówi, że to są chamskie zarzuty, a brytyjski sekretarz obrony Gavin Williamson mówi: odejdź i zamknij się do Ławrowa. Tu
już nie chodzi o prowadzenie takich dysput, pamiętliwe są te. Nie powiem jakiego typu, bo to nie przystoi dyplomacji, ale wprowadzenie potencjalnie odpowiednich środków, nie tylko dyplomatycznych, nie, ale być może i gospodarczych, użycie narzędzia gospodarczych, bądź nawet w zakresie militarnym. Ja nie mówię militarnego, nawet w zakresie. W zakresie ofensywnym militarnym, PKS-ie. Ale odstraszania. Poprzez umieszczenie na przykład dodatkowych jednostek firmy w krajach Europy Wschodniej. To jest jeden aspekt. Świat zachodni, świat wolny powinien zastanowić się, jak zareagować solidarnie w obliczu zbliżających się mistrzostw świata. Czy rozważać bojkot tych mistrzostw, czy też ograniczyć udział czynników politycznych, czynników dyplomatycznych. Żeby były to tylko delegacje sportowe, które rywalizowały w mistrzostwach. Ale też należy zwrócić uwagę, że podczas tych mistrzostw mogą być przeprowadzone albo w Rosji wobec zagranicznych ekip, albo też na zewnątrz, na terytorium obcych albo państw, też na zewnątrz. Różne działania prowokujące. I wtedy może dojść do kolejnego przesilenia. Natomiast czy odpowiedź Wielkiej Brytanii jest odpowiednia? No, Wielka Brytania jest państwem demokratycznym i władze na pewno są zaskoczone taką sytuacją. Nie spodziewały się tego. Są rozważane różne scenariusze i na pewno są konsultacje z sojusznikami, ze służbami sojuszniczymi. Mam nadzieję, że również z Polską i z polskimi instytucjami. I też sojusznicy powinni uwzględnić w swoich działaniach możliwość takiego ataku na swoim terytorium, że użycie broni chemicznej może być w każdym momencie zrealizowane na terytorium Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, ale także i Polski. Na szczęście w Polsce do tej pory tego nie było. Panie ministrze, obok tych działań związanych z bronią chemiczną trwa także operacja informacyjna, a w zasadzie dezinformacyjna, no i także to, co określamy jako cyberprzestępczość. Urzędnicy wysokiego szczebla zaprzeczają oczywiście Federacji Rosyjskiej, zaprzeczają jakiemukolwiek rosyjskiemu połączeniu z zamachem Wielkiej Brytanii, ale także odrzucają udział Kremla w jakichkolwiek innych wydarzeniach, wtrąceniach, sytuacjach. Różne gadające głowy w telewizjach rosyjskich, ale także na Zachodzie, choćby w Russia Today, próbują doszukiwać się teorii spiskowych, że może to sama Wielka Brytania dopuściła się tego zamachu, a równocześnie dziennikarze, a w zasadzie propagandziści w tych mediach pokazują to, o czym mówi pan, że ci, którzy zdradzają ojczyznę, nie mogą spać spokojnie gdziekolwiek są. Dokładnie. I my Polacy powinniśmy być przygotowani. Mamy taką szczepionkę odpornościową na taką propagandę, na takie dezinformacje. Mianowicie myślę tutaj o dwóch tragediach. Tragedii smoleńskiej, kiedy kilka minut po tej tragedii zostali oskarżeni polscy piloci, kilka miesięcy później polski dowódca sił powietrznych, generał Błasik, o spowodowanie tej katastrofy i te sygnały, te informacje, ten przekaz rozpoczął się w Federacji Rosyjskiej. To Rosjanie wskazywali, że polscy piloci nie znali rosyjskiego, nie znali procedur, że to był lot cywilny i w związku z tym nie potrafili dostosować się do
wymogów wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Tym samym zaciemniając obraz, próbując zaciemnić obraz tej katastrofy, tej tragedii. I z konsekwencjami tych dezinformacji, tych kłamstw mamy do czynienia do chwili obecnej, kiedy dalej są powtarzane te brednie z pierwszych godzin po katastrofie smoleńskiej. A drugi taki przypadek, mianowicie zestrzelenie samolotu maletyjskiego nad Ukrainą. No. Kiedy zostali to oskarżeni Ukraińcy, kiedy Rosja wskazywała, że żadnego takiego ostrzału nie było z rakiety Buk, systemu Buk i tak dalej, i tak dalej. Dopiero Rosja miałaby się przyznać. I twarde stanowisko rządu holenderskiego, który sprowadził wrak samolotu do Holandii i drobiazgowe badania pozostałości po samolocie i jednocześnie współpraca z innymi służbami doprowadziły do tego, że ta narracja rosyjska została obalona tak, bo oni mieli ten swój w kolei samolot. To był ostrzał z systemu rosyjskiego. Tak więc te dwa wydarzenia w przeciągu 8 lat powinny uodpornić świat zachodni na tego typu narrację. No niestety jest wiele środowisk, jak to Lenin kiedyś nazwał, no już prawie 100 lat temu, tak zwanych pożytecznych idiotów, którzy przyjmują propagandę wtedy sowiecką, obecnie rosyjską, za prawdę i dalej formułują te wnioski z różnych powodów, czy to finansowych, czy to uwikłań innego typu. Panie ministrze, skoro mówi pan o Smoleńsku, to ta reakcja rządu Wielkiej Brytanii, ale także rządu holenderskiego, nie przesądzając absolutnie wyniku śledztwa, badań, czy w Smoleńsku był zamach, czy go nie było, ale reakcja na sytuację rządu Wielkiej Brytanii, rządu Holandii i rządu Donalda Tuska w roku 2010. O czym... No to jest bez porównania. Wtedy rząd uwierzył, rząd Donalda Tuska i czynniki państwowe, które praktycznie miały w 100% władzę w państwie, bo także i Sejm, Senat i później Kancelaria Prezydenta, no uwierzyły tej narracji rosyjskiej. Ja przypomnę, kłamią złodzieje w Sejmie, że jest znakomita współpraca z Federacją Rosyjską, że rosyjscy śledczy pomagają polskim. No już nie wspomnę o tych wypowiedzi pani ówczesnej ministra zdrowia, która zapewniała, że cały teren został zbadany i tak dalej, i tak dalej. No po prostu ręce opadają i człowiek tylko się zastanawia, dlaczego oni tak mówili, dlaczego tak się zachowywali, co spowodowało, jaki czynnik spowodował, że zaprzeczali oczywistym faktom. To trzeba wyjaśnić. Ale to też to jest wniosek teraz dla obecnej władzy. No a Jezusowi w oczy kto ugał? To nie byli Ruscy, ale Judasze, no. Powinno być podniesiona taka Daj spokój. No właśnie to jest pytanie, czy w związku ze sprawą pana Skripala, dlatego, że banki Polska dzwonią, proszę państwa, i zakłócenia są. Żydowskie banki dzwonią. Sprawę Smoleńska, ręce im się trzęsą. Niespłacenia dowodów rzeczowych, polskiej własności, zarówno zwrot banki żydowskie się wściekają. Możliwości one dzwonią, one wydzwaniają. Możliwości
oglądu, miejsca zdarzenia, dostęp, nie wiem, czy telefony wszystkie zostały zwrócone polskich nie ofiar. Nie wiem, czy wszystkie telefony zostały zwrócone. Nie śledzę teraz informacji, ale wszystkie proszę te dowody powinny być zwrócone w Polsce albo poddane jeden pierdzi, procesowi jeden wyjaśniania śledztwa przez Międzynarodowy Trybunał. Kiedy... Z udziałem oczywiście polskich śledczych spod Komisji Smoleńskiej i pana ministra. No i to może do wojny doprowadzić. Urzędowych przedstawicieli taki instytucji trybunał, Ministerstwa Obrony, służb specjalnych i tak dalej, bo tę katastrofę trzeba wyjaśnić, to jest oczywiste. Kiedy Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, był pytany o sprawę. Przecież Putin to się nie przyzna, bo Putin to w ogóle raka na mózgu na pokładzie samolotu, to tak sarkastycznie odpowiedział, a skąd leciał wasz samolot? I mówi, że leciał z Warszawy. To jeśli były wybuchy, to wszystko musiało zdarzyć się w Warszawie. Kiedy widzimy sprawę pana Skripala... Tylko jeżeli ojciec pozwoli, przerwę tylko jednym takim komentarzem, to należy spytać się pana prezydenta Putina, a gdzie był remontowany rosyjski samolot użytkowany przez polski rząd i później który został wykorzystany do lotu do Smoleńska przez delegację prezydenta Kaczyńskiego. Gdzie był remontowany? No właśnie, bo ta sprawa, o której mówiliśmy na początku, że służby wywiadowcze mówią o tym, że ten ładunek, ta toksyna mogła być umieszczona w bagażu pani Skripal, w ubraniu, w kosmetykach lub w darze i że miała zostać umieszczona w Moskwie, zanim udała się do Wielkiej Brytanii, świadczyłoby o tym, że możliwości jest co niemiara. Proszę państwa, no, możliwości władze rosyjskie, służby rosyjskie, jest to dawno już pobrane. Są bardzo krawne. Próbki są sprawdzone. To komentarz pana ministra. A cóż w tym momencie można więcej, proszę ojca, no, to jest wojna i to nie są żarty. Myślę tutaj o tragedii jeszcze smoleńskiej, i z Żydami mamy problemy. Należy, no, jeszcze i z lichwiarstwem są problemy straszne. Polskich władz, obecnych, byłych, następnych i domagać się jakieś na każdym forum domagania zwrotu tych dowodów. Dopiero po zbadaniu tych szczątków wraku bądź czarnych skrzynek będzie można osądzić i będzie można wykluczyć pewne hipotezy. Obecnie każda teoria jest możliwa przeprowadzenia czy to zamachu, czy spowodowania usterki w samolocie celowej bądź niezawinionej, ale z winy na przykład remontujący karkołomny. Tak więc sprawa jest otwarta. Mówi pan minister Piotr Bączek, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. To wszystko w tym wydaniu Aktualności Dnia. Za chwilę wiadomości o 16:00 kolejne wydanie. O 16:00. Także widzicie państwo, ile jest oszustów. Ile jest oszustów, że i ta Paradowska Janina, że ona tak się zarzekała. Ona się tak zarzekała, że to rozprawiają na ten temat. A to był zwykły, nieszczęśliwy wypadek. Ajajajajajajajajaj. Tylko nie wiem po co, proszę państwa, dziady puszczają tę piosenkę, żeby mi powiedziało, że są to prywatne nagrania. No, nie rozumiem. Już jak się modlą pod figurą, to oni sobie się modlą. No. Także proszę państwa, o co chodzi, o co chodzi, o ten tramwaj, co nie chodzi. Po prostu, gdy
nadaje nasze radio. No i że w ogóle widzicie pan Talk FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Longstrom Extra, Barbie Baby, Talk. Dwójka zmieniona, a SIM 1 jest normalnie. Teraz tu zrobimy numer, proszę państwa, niech ten Zbyszek tu nie straszy nas, bo on, wiesz, dzwoni na telefonie i wiesz, się podnieca. Dzwoni na telefonie i się podnieca. No to trzeba mieć niepokoi w głowie, żeby dzwonić na telefonie i się podniecać. Jest wszystko ok, jest wszystko ok, proszę państwa, ale potem nagle, wiesz, jemu coś odbija. Jest wszystko ok, proszę państwa, jest wszystko ok, ale jemu coś potem odbija, wiesz. No, także konkuruje firma, no jakby firma Orange, pozostała w tyle za T-Mobile'em i Play. Teraz bawię się tutaj kartami Play. Tam może jakieś 100 zł nie dopłaciłyśmy za ten, za Orange, ale ponieważ my jesteśmy w Orange Love i to przeszło z abonamentu na światłowody i płacimy tylko na światłowody, a na abonament już nie płacimy, to oni się wściekli, że coś mniej pieniędzy pobierają, ale że my w ogóle jakoś tak nie zapłaciliśmy do końca firmie Orange i oni nam tak troszeczkę, wiesz, zwolnili po prostu, że nie można się tam połączyć i tak dalej. Ale przecież ja mam tutaj 5 kart Play, przepraszam, nawet chyba 6. Teraz Orange wyłączam, Virgin wyłączam, bo nawet nie mogę się do Virgin dodzwonić. Gdzieś chyba sobie kupiłam abonament i no nie pamiętam, czy to jest, czy to co miesiąc trzeba opłacać, czy to było na kartę z Virgin. Jeszcze potem zadzwonię, ale oni nie umieją z tej Virgin się tak zareklamować, żeby tam się szybko można było połączyć, do nich dodzwonić. Nie ma czegoś takiego. Także jeżeli są oni czubki, jeżeli są dupki, a głupki, 533. Nie wiem, co to jest. Jakieś przerwane to jest. To jest coś przerwane. No. Wniosek o odszkodowanie, drugi wniosek o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Jest istotna różnica pomiędzy tymi dwoma wnioskami. Szczegóły będzie można znaleźć oczywiście na naszej stronie. Wniosek należy oczywiście złożyć do naszej komisji. Formalnie siedziba komisji jest tutaj, to znaczy Aleje Ujazdowskie 11. Jaki jest termin? Termin to jest 30 dni od dnia wydania decyzji przez komisję. Te wszystkie terminy również znajdą się na biuletynie informacji publicznej. Wiceminister Sprawiedliwości zwrócił uwagę na to, żeby składane wnioski były bardzo dobrze udokumentowane. Chodzi o to, aby przedstawić dowody na krzywdę, na podniesione czynsze czy ewentualne szykanowanie. Świadczenia będą wypłacane ze środków miasta stołecznego Warszawy, jak i pieniędzy, które zostały zabezpieczone w ramach postępowania egzekucyjnego, które prowadzi komisja. Polska jest trzecim najlepszym miejscem do inwestowania dla przedsiębiorców na całym świecie, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Punktem odniesienia były decyzje tysięcy inwestorów, podkreślono. Dane te pochodzą z rankingu US News World Report. Nasz kraj znalazł się zaraz za Filipinami i Indonezją. Polska jest jedynym krajem z Unii Europejskiej w pierwszej piątce. Polska pchnie się w górę w wielu rankingach gospodarczych. To wynik mądrej strategii rządu Zjednoczonej Prawicy, podkreślił dr Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista. To dobrze świadczy o tym, co robi obecnie polski rząd i że polska gospodarka jest w taki sposób postrzegana przez inwestorów. No, nie ulega wątpliwości, że po pierwsze no, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym inwestycje na naszym terenie to jest dotarcie póki co do 500 milionów konsumentów. Po drugie wygląda na to, że warunki, które oferujemy dla inwestycji no, są na tyle interesujące, że inwestorzy decydują się tu zostawić swoje pieniądze i wreszcie potrzebują. Że warunki funkcjonowania, gospodarka, otoczenie prawne no jest na tyle sprawne, że znaleźliśmy się na trzecim miejscu.
polityk dodał, że międzynarodowy raport dotyczący inwestycji pokazuje, iż tak zwana totalna opozycja swoimi działaniami na forum Unii Europejskiej nie była w stanie zniechęcić zagranicznych inwestorów. Natomiast polityka rządu Zjednoczonej Prawicy stała się wizytówką dla Polski i pokazuje atrakcyjność krajowej gospodarki. Dziś po południu odbędą się kwalifikacje do niedzielnego indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Vikersund. Zawody będą rozgrywane na obiekcie Mamucim. Na kibiców czekają długie loty. Już jutro konkurs drużynowy, a w niedzielę zawody indywidualne. Kamil Stoch jest już bardzo blisko zdobycia kryształowej kuli. Jeśli Polak zakończy zmagania przynajmniej na trzeciej pozycji, zapewni sobie drugie w karierze zwycięstwo. Wojciech Popługa z redakcji sportowej Radia Maryja, oceniając dotychczasowe wyniki zawodnika z zębu, uważa, że zwycięstwo Polaka wydaje się być tylko formalnością. Będziemy liczyli oczywiście na to, że Stoch odniesie kolejne zwycięstwo i tym samym też przypieczętuje triumf w całym cyklu turnieju Row R. A warto przypomnieć, że przecież Stoch dokładnie rok temu wygrywał na Mamucim obiekcie Vikersund. To jest zresztą jeden z dwóch obiektów mamucich na świecie, gdzie Kamil Stoch trwał, bo przecież jego jedna z pierwszych wygranych w Pucharze Świata była także w Planicy w 2011 roku. A więc liczymy na to, że w niedzielę Kamil Stoch przypieczętuje triumf, że nie tylko wygra ten pojedynczy konkurs Vikersund, ale przede wszystkim, że zapewni sobie kryształową kulę tak, aby mógł już spokojnie udać się na ostatni weekend rywalizacji Pucharu Świata do Planicy. Kwalifikacje na skoczni w Vikersund rozpoczną się o godzinie 17.30. To były wiadomości w Radiu Maryja. Nie. Któryś raz Państwo zobaczą, że oni w tym Radiu Maryja puszczają takie piosenki, które no, jakby w teokratycznym radiu nie powinny były lecieć. Decydować będzie osoba wskazana przez ministra. No i bardzo dziwną sytuacją jest, tak, kiedy... Nie powinny lecieć. Bateria rozładowana. Tak, radio Conchita. Media, które niezbyt są przychylne. Nasza kochana Żabka.